Więc już myślę, w klimaciku bliżej jestem. Jesteśmy bardziej w klimaciku. W każdym razie, co to by był za program, gdyby naprzeciwko ciebie nie usiadł twój oponent, którego właśnie zapraszam, Krzysztof Gonciarz. Ej, ej! Skoroszy wypuścili. Krzysiu, spokojnie. Jest okej, okay. Siadaj do nas. Przepraszam, chciałem zobaczyć, jak to jest. Fajnie. Jak zobaczyłem to, to miałem takie... Dokładnie takie. Nie? Witam, Krzysztofie. Patrz, komu ufasz. Dzień dobry. No, nie będę ukrywał. Nie, dzisiaj nie. Boże, było... Ale dzisiaj jeszcze po lewej będę montował dla was. Więc dzisiaj, tak mówię, tak 24, po 24 kończyłem, bo jeszcze muszę dla was zmontować film. Jutro dostaniecie godzinny film, moi drodzy. Kasia, bardzo dziękuję za 5 euro. Zły dzień. Jutro będzie lepiej. Już jest znacznie lepiej, ale dziś był koszmarny, praktycznie od rana. Dziękuję, Kasia. To lekko dziwne, ale też przerażające. Chcesz zgarnąć pay-per-view na nadchodzące rozdanie? 5 sztuk. Wygranych wybiorę na szczycie zważenia. Ja już nie przedłużam. Miłego oglądania. Na samym początku muszę ci zadać pytanie, no bo co by nie było, jesteś raczej z takimi... Gawinowy Warnika. Inaczej, może byłeś bardziej. Z poglądami, które znacząco odbiegają od normy prezentowanej tutaj w federacji. No, chyba się z tym zgodzisz, że wcześniej twoja kariera była raczej Tokio. Jak teraz macie aha, to czekajcie na Natana. No słyszałem i kurczę, pierwszy raz dzwonił Natan i ludzie, których atakował, ludzie, którym dogryzał, ludzi, których komentował, były niewzruszone. I Natan troszeczkę nie wiedział, jak się w tym odnaleźć. Przynajmniej takie miałem wrażenie. To nagrywanie filmów dla Intela na przykład i tak dalej. No dzisiaj widzimy się tutaj. Co się stało? Owszem, no, wiele rzeczy się wydarzyło w moim życiu przez ostatnie lata. Ostatni rok mojego życia, jaki to był roller coaster, to wszyscy wiemy, nie? Co się wydarzyło? To się wydarzyło przede wszystkim, że przez ostatni rok uznałem, że naprawdę, znaczy uznałem, zostałem zmuszony do tego, żeby się nauczyć po prostu napalać. W takim wydaniu wizerunkowym, oratorskim, jakimś, nie wiem, po prostu. Im więcej Gonciarz gadał, tym. Zawsze jak Gonciarz gada, to mnie skręca. Im więcej Gonciarz gada na swoich filmach, to skręca mnie jeszcze bardziej, że później muszę się po prostu odkręcić. Odkręcić, po prostu tułów musi zostać w tym samym miejscu, a krzesło musi się kręcić, żeby się... jak nieważne. Natomiast tutaj, jak z początku byłem nastawiony źle, jak on wleciał w niego i już miałem takie, o Boże, no to się zacznie, to wraz z przebiegiem tego face to face'a, byłem coraz spokojniejszy, to znaczy moje wrażenie, moje nawet nie zdanie, nie chcę powiedzieć, że po jednym face to face teraz mam zupełnie inne zdanie Gonciarzu, natomiast na tym face to face pokazał się, i mówię to ja, z dobrej strony. Energetycznym, no i tak nauka... no seba, troszkę tak. Bicia się w wydaniu fizycznym idealnym jest spuentowaniem tego wszystkiego. Ja tak naprawdę i to jest myślę... Na początku, jeszcze mówię, pierwsze 5-10 minut, to naprawdę, znaczy pierwsze 5, później coraz spokojniej, a w przypadku Natana, no to aż mnie zaskoczył, wam powiem. Nie wiem, czy... Bo słyszałem, że to jedna z tych rzeczy, których się nie mówi, tak? Na konferencjach, bo ty tam Heizera pouczałeś. Że co, że dwa treningi rzeczy nie? Nie o to mi chodzi, tylko o to, że to jest rozwijające, czy coś takiego, nie? Czy jest chuj tak generalnie, można, tylko widzowie już nie chcą popa... tego słuchać. Okej, no ale dla mnie to jest droga duchowa praktycznie, nie? W sensie ja jestem taką osobą po jakiejś tam swojej przemianie duchowej i to jest naprawdę droga wojownika i droga ognia i droga palenia wiosek w swojej... Myślę, że tam dużo właśnie palenia było. I wrogów, nie? Czyli jeżeli palisz wioski swoich wrogów, no to rozumiem, że tutaj wioskę zgrzytu będzie masz palić. Na swoim... Uważam, że wypadł bardzo im plus tutaj na tym face to face. Tak, ja też tak mam. Co do Pasuta, chcesz obejrzeć do co odwalił na konwencie? Robert Pasuta na konwencie. Okej, okay, zrobię screena. Dziękuję. No już jednego spaliłem, nie? Tak uważasz? No. No wyzywali trochę Rewo w komentarzach. No wyzywali trochę Rewo w komentarzach. No wyzywali w komentarzach, ale czy słusznie? To znaczy, to był pierwszy boom, że ludzie faktycznie trochę zaczęli bronić Gonciarza, ale czy wyzywali go słusznie? Czy Gonciarz spalił Rewo? No ja nie jestem tego zdania.
No kurde, te komentarze, znaczy w sensie no. Tam wiesz, w bezpośrednim jakby tym kraterze, który tam powstał, no to jednak tam chyba wygrałem to, wygrałem, nie? Dostawał. Tym, co było, nie? A nie wolałeś skonfrontować się tego właśnie na żywo, żeby zrobić muckę face to face tylko, bo jakby wy filmikami się po prostu wymienialiście. To jakoś tak, wiesz, no. To były takie, wiesz, nie, no, bo to było, wiesz, dlaczego my się tutaj widzimy, nie? Bo zeszła pomyłka, bo ja zadzwoniłem do Boxdela. Boxdel mnie pyta, z kim chcesz walczyć? Ja mówię Boxdelowi, chcę walczyć z tą pizdą ze zgrzytu. I Boxdelowi się pojebało. No i to było fajne. No, mówię, no, były na przykład momenty, że ja gdzieś tam uśmiechnąłem się, może nie, że zaśmiałem jakoś mocno, ale delikatnie się zaśmiałem, gdzieś tam się uśmiechnąłem na słowa, które wypowiedział Krzysztof Gonciarz, a to nawet nie jest rzadkość, tylko to się po prostu nigdy nie zdarzało. Wy musicie to między sobą wyjaśnić. Ale, cześć. Czyli rozumiem, że to Rewo jest dla ciebie pizdą ze zgrzytu, a nie Gimper. No fuj, no wy tu byście sobą nie pionę. Gimper mówi, no fuj, sam, nie? No, w tym temacie no już, akurat, wiesz, potem... Ja już trochę mniej. Potem troszkę mniej. Piszą mi, no mamy dla ciebie Gimpera, ja tak, kurwa, nie zrozumieliśmy się, no ale dobrze. Jak już, no ja tutaj dumnie reprezentuję, no była propozycja. No tak, no w zasadzie, nie? No, a była propozycja szachoboksu z Robertem Pasutem, żeby Rewo mógł grać w szachy, a ja żebym mógł się bić wtedy, no ale to Rewo... odrzucił też. Mm-hmm. Zostałeś ty, to jest okej. Okay. Jest okej, okay, no. Jest okej. Okay. Myślę, że mogę za nas dwóch. Mi się to podoba, nie? To ale w każdym razie rozumiem. Sportek walki kontra miesiąc, nie? W miarę taki na twoim poziomie, tak, nie? Tak, więc myślę, że tak. No. Ja powiem, znaczy tutaj chyba nie ma szans w ogóle, żeby Gonciarz wygrał. Aczkolwiek zabawne by to było, jakby Gonciarz, który kompletnie nie trenuje, nagle pobił Gimpera, jakby zlał Gimpera. To było ciekawe, natomiast wydaje mi się, że nie ma kompletnie na to szans. Zanim przejdziemy... To nie dlatego, że wiecie, że, no, że tak nienawidzę Gonciarza, że nie daję mu żadnych szans, tylko no, patrząc tak realnie, to Gimper ciągle trenuje, z tego co mi wiadomo, a Gonciarz nie, więc tutaj wystarczy połączyć kropki. Do rdzenia naszych pytań. No. Gimper ma problem z nerkami, może być różnie. No właśnie, w momencie, gdy wiesz, gdyby Gonciarz w jakiś sposób wykorzystał te problemy z nerkami w walce, no to byłoby ciekawie na pewno, nie oszukujmy się, mogłoby być ciekawie. Bo tutaj, no Krzysiu, musisz być przygotowany na to, że nawet może telefon do Kasi być. No. W każdym razie na razie mamy takie introduction, to może być w ogóle widzowie długi program, tak więc również. Gonciarz może mieć lepszą kondychę, bo w końcu od zawsze dużo biegał. No kurczę, no wiesz, no dlatego mówię, że to będzie ciekawe. Czy ciekawsze niż starcie Gimpera z Heizerem? Nie wiem, wydaje mi się, że może być chyba na równi. Ponieważ tam byśmy mieli Filipa Heizera, który jest wielkim chłopem. I faktycznie mógłby tam zawsze pójść jakiś lucky punch i Gimper poszedłby na deski. Natomiast w tym wszystkim chyba najbardziej byłem ciekaw face to face'a Gimper Heizer, do którego niestety nie doszło. No ale szczerze mówiąc, czy dowiedzielibyśmy się czegoś więcej? Heizer oczywiście by się śmiał. No Gimper, dziękuję, że ale nie przerywaj. No, spotkaliśmy się tutaj, jest Boxdel, jest dwóch ochroniarzy, nie przerywaj, tak? No chcesz mi coś, ale hola, chłopaku, no zadałeś mi to pytanie, więc daj mi odpowiedzieć. I ja bym po prostu wtedy na pewno zniszczył swój telefon, rzucając nim o ścianę. Wiesz, mam nadzieję, że sobie... Chciałem podejść do Gimpera, lubisz? Czasem mnie wkurza, czasem go nie potrafię rozgryźć i nie wiem, jakie ma zamiary, czy ma niecne, czy szczere. Natomiast chyba jest okej, okay, ale no nie wiem. No. Miło spędzicie czas, zróbcie sobie zapiekanki, czy jakiś popcorn, kurwa. A teraz przejdziemy pytania okay. Numer jeden, Krzysztof. Mianowicie, bardzo często twój temat był poruszany przez Gimpera, między innymi na zgrzycie. Co uważasz generalnie o kanałach komentarii i czy takie ocenianie czyichś decyzji i gadanie na podcaście o cudzym życiu jest według ciebie w porządku? No. W porządku to jest specyficzne określenie. No, dla mnie jest cringe'owe to, żeby się wypowiadać tak mało wiedząc, nie? Bo to jest jakby na filozoficznej płaszczyźnie. Po prostu masz drugiego człowieka, gówno o nim wiesz, generalnie, nie? I... No dobra, natomiast bardzo ważna kwestia jest taka, że my, kanały komentary, nie będę mówił my, kanały komentary, ja w momencie, gdy komentuję, no to ja nie mówię o tym, o czym nie wiem. Ja w swoich filmach nie prowadzę podcastu, ja w swoich filmach nie robię na przykład jakiejś tam dywagacji albo jakiegoś gdybania,
bo nie lubię. Zawsze podkreślam, że można gdybać, że widzowie teraz gdybają, natomiast ja na swoim filmie nie będę tego robił, ponieważ ja skupiam się na tym, co mogę skomentować, na słowach, które widzę, słyszę, a nie na które gdzieś tam sam sobie mam wymyślać i później sam na nie odpowiadać. Więc i większość kanałów tak robi, że skupia się i omawia to, co dostaje. Dostawaliśmy filmy Gonciarza, na nich się skupiałem i je komentowałem. Dostaliśmy jakieś screeny, na nich się skupiałem i je komentowałem. Dlatego tutaj to tłumaczenie, że to jest ogólnie do dupy, że komentowanie jakiejś sytuacji, mimo że prywatnie nie znamy tej osoby. No prywatnie nie znamy tej osoby, ale komentuję to, na ile dajesz się poznać w internecie. Prywatnie może być tak, że wiesz, że dogadali po dwóch zdaniach, dogadamy się superancko i w ogóle będzie świetnie i będzie mi się z tobą naprawdę idealnie wręcz rozmawiało, będziesz cudownym kompanem do rozmowy. Natomiast ja komentuję to, co widzę w internecie. Kropka. Branie po prostu tego, że masz jakiś tam wycinek i mówienie ten, jakby sobie zrobić taką retrospekcję. Wszystkie zgrzyty, gdzie był mój wątek przez ostatnie pół roku, nie? Ile tam bzdur zostało powiedzianych? Takich w sensie, no wiesz, no, ty nie jesteś jakimś tam dnem dna, jak chodzi o to, o całą tę scenę, no, ale tak wiesz, tak w szambie jesteś. Ja jestem dnem dna. Po pas, nie? Ale mówiąc to, sugerujesz, że mimo wszystko Gimper jakieś rzeczy wycina z kontekstu, tak? Czy... Ale nie, bo, ta, nie, bo jakby nie. Tak szło... Nie, wiecie, Gimper jest taką bardziej osobą, która tak mam wrażenie jest taka rozbrajająca pewne rzeczy, że jak są pewne skrajności, to Gimper dociąga do końca i to jest okej, okay, nie? W sensie, jak już musisz prowadzić kanał komentary, no to już lepiej tak, nie? Tak bym powiedział, ale całościowo, nie? Jak wiesz, jak ja słyszę te, jak wy gadaliście o naszej firmie w Japonii, czy jakieś tam te sytuacje, to tam jest tyle takiego po prostu gadania, wiesz, jakby w nieświadomości tego, że nie macie, jakby próbujecie. No dobra, ale to jest właśnie, to jest największy problem. Znaczy, od kilku miesięcy Gonciarz, ciągle chcę powiedzieć Gimper, od kilku miesięcy Gonciarz na swoim kanale dodaje filmy, dodaje długie filmy i tam powiedzmy, że w każdym odcinku daje odrobinę więcej informacji i odrobinę więcej informacji, odrobinę więcej informacji, natomiast ta Kasia Myciński, czyli jego współpracownik, tak? Również da jakieś informacje, koniec końców mówi, że ona to w sumie nie chce się wypowiadać, ale trochę coś tam da, więc jak dajecie takie skrawki, to ludzie nie wiedzą do końca, co myśleć. To ludzie komentują to, co widzą i, tak jak wspomniałem przed chwilą, pozwalają sobie na jakieś dopowiedzenia. Ja sobie nie dopowiadam, ja komentuję to, co widzę. A jak dajecie jakieś skrawki, no to dajecie komentować tylko skrawki. Jakbyście nie dali nic, to byśmy nie mieli co komentować. Jak dajecie skrawki, to komentujemy tylko te skrawki, więc nie dziw się, że o, nie znacie całej prawdy, no bo dajecie nam półprawdę, dajecie nam jakieś szczątki, więc je tylko możemy komentować. Natomiast w momencie, gdyby ukazał się film, który pokazuje całość, to wtedy my byśmy widzieli, jak to wszystko wygląda, moglibyśmy wyrazić swoją opinię na temat całości. Więc teraz płakanie, albo mówienie, że nawet nie płakanie, ale no tak się potocznie mówi, spłakanie się i płakanie a propos tego, że ludzie nie mówią całej prawdy, bo nie znają całej prawdy, no bo właśnie tak jest. Kurczę. Chcecie rozwiązać równanie na tablicy i macie 20 niewiadomych i tak jakbyście sobie nie zdawali sprawy z tego, ile jest znaków zapytania. No, no ale tak, wiesz, ale to jest po prostu... Mamy to, co nam strata, dacie. Strata, no ale no właśnie, ja nie daję, nie? W sensie, wiesz, to... dajesz chuj, w sensie, bo jakby wy no z Kasią jakby dużo informacji zrzucacie z dwóch stron, ale tak je cedzicie. I teraz to, co my robimy... To robią wszyscy widzowie tak naprawdę, którzy was oglądają. No to okay, jakby no wszyscy to robią. Pewna agregacja jakichś tam myśli, które są w tej jakiejś kolektywnej. Tak, i teraz jakby wszyscy to robią. Tylko koniec końców Gonciarz mówi, no, że to jest w sumie okej, okay, że on robi takie rozkminki. No to... Dzielę to teraz, jakby wy to wrzucacie, jakby ludzie, jakby, wiesz, to każdy to sobie rozkminia po swojemu, tylko oni nie mają tyle czasu, żeby poprzeglądać te wszystkie materiały, coś z tego wyciągnąć. Więc oni tam, wiesz, 5 minut obejrzą, mówią, a tu Gonciarz coś pierdoli, a ta Kasia to mi się wydaje, że tam krzywo jej spyska patrzy, a ten to kurwa łysy, to pewnie zjebany. I oni mówią, dobra. Tak, to prawda akurat. A to tego lubię, tego mniej. I to jest nasza robota, że my mówimy, okej. Okay. Ej, śpicie? Nie ma 23 i tak nic nie piszecie? Ale zobacz. Tak zasłuchaliście się? Czy ja wiem, że już jest ten, ja wiem, że już się późno robi, ale tak już niektórzy chyba przysypiają. Patrzcie, jeszcze padło to, zbieramy tak, te puzelki tak. I czy to jest cały obraz sytuacji? Nie, ale śpiewamy? Możemy tym okay. Ludziom go w miarę, kurwa, poukładać. Słuchamy, jakkolwiek, dobra, okay. Nie?
No, zresztą tak, wiesz, jak gadali, ja rozumiem, dlaczego to powstało i jaką to pełni funkcję. Funkcję po prostu. To jest dla ludzi, którzy... Ty się nie odzywasz, to nie ma co komentować. Przecież że jakby nie mają siły się wgryzać w sytuację sami, albo tam po prostu jakoś nie chce im się myśleć, nie? Tak po prostu zdają się, nie wiem, lubię właśnie Gimpera, więc posłucham, co on powie i mniej więcej przyjmuję ten punkt widzenia. No okej, tak, jakby plus, tak działają media generalnie, nie? Tak, plus, więc... jakby nasza rola też jest taka, dobra, zobacz. Dobra, zdychajcie sobie, odpoczywajcie, róbcie tam, tylko po prostu pytałem, czy... Ale jak przy Pandorze, te dziewczyny wylały na ciebie szambo i ludzie byli z pochodniami, Seba, byli nakręceni, to no my robimy YouTube'a X lat i my się nie nakręcamy w ten sposób. Tak. Więc po to jakby to robił zgrzyt, no nie, to mówiliśmy, nie, no ej, ale zobaczcie, czy to się klei, tak, czy to, co Daria mówi, ma sens, czy na pewno tu, a o co chodzi z Kasią, gadaliśmy gdzieś tam o tym, nie? Owszem. Więc mi się wydaje, że tu robimy jednak dobrą robotę. To tak, no zresztą to ci kiedyś mówiłem, że akurat w grudniu ty jeden z tych wszystkich komentarzy ludzi wyczułeś, że... Rola Kasi w tym wszystkim jest jakaś dziwnie podejrzana, że tam... Ja nie pamiętam, ja pewnie nie, nie wiem. Nie wiadomo. Też nie, wiem. Też nie chcę ciągle mówić, no jestem, dla żartu mówić, no jestem najgorszy, no jestem taki, no na pewno nie wyczaiłem. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ponieważ od grudnia to minęło 8, praktycznie 9 miesięcy. A przez te 9 miesięcy to wydarzyło się tyle różnych rzeczy, że mogę nie pamiętać. Było o cholerę w ogóle chodziło z nią. Tak. Krzysztofie, zadam ci teraz pytanie od widzów, ponieważ bardzo często pojawia się ono na czacie. Może to być pytanie lekko kontrowersyjne w twoim kierunku, ale wydaje mi się, że sam chciałbyś odpowiedzieć, tym bardziej, że nie widzisz czatu. W ostatnim czasie. Mój program na tym polega. W ostatnim czasie. Krzysztofie, wielu ludzi zarzuca ci w tym momencie, że jesteś po środkach. W tym momencie, że zachowujesz się zbyt elektrycznie. I fajnie by było, jakbyś powiedział widzom, no raczej nie jesteś po żadnych środkach. I dlaczego oni wnioskują? Bo zachowujesz się jakby po prostu trochę podkręcony jesteś. Jeśli chodzi o moje stosowanie używek, to chciałem absolutnie przeprosić, absolutnie kurwa nikogo, ponieważ to nie jest nikogo sprawa. I to, że ktoś powyciągał jakieś rzeczy z kontekstu z mojego życia i wrzucił na pożarcie ludziom, no ja się od tego odcinam na tej zasadzie, że wiecie, że człowiek ma jakieś tam konstytucyjne prawo do godności, prywatności i tak dalej, nie? Jeśli ktoś czuje jakąś krzywdę, dobra, na ten temat możemy gadać, ale tak naprawdę dla ludzi w internecie, którzy chcą sobie jakoś tym żyć, fuck you po prostu, nie? Całkiem spoko odpowiedź wam powiem. Tak, wiecie, mógłbym powiedzieć nie, absolutnie nie, mógłbym powiedzieć tak, jestem. A zrobił trochę podkrętkę w innym kierunku. Myślałem, szczerze, nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać po gąciarzu. Myślałem, że będzie dużo pieprzenia, myślałem, że będzie albo nudno, tak jak było na kanale sportowym, albo dużo będzie pieprzenia. Natomiast tutaj to jest plus jeden, to znaczy ludzie mają prawo mu zadać pytanie, a w drugą stronę on ma prawo nasrać na to pytanie. Kto to przyszedł? Doktor Frozen, no witam bardzo serdecznie Frostiego. No i to jest raz, a dwa... Aramaram, o 14 jutro film. Właśnie, moi drodzy, chcę wam tylko powiedzieć, że jutro będzie godzinny film, prawie godzinny film o godzinie 14, więc jeśli mógłbym was prosić, to ustawcie sobie jakieś powiadomienie albo cokolwiek i pamiętajcie, żeby zostawić lajka, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz i najlepiej, jak już włączycie ten film, to żeby on do samego końca poleciał. Nawet jeśli później będziecie chcieli go po prostu obejrzeć, to włączcie sobie później jeszcze raz, ale jak już włączycie, to nie włączajcie, tylko niech on poleci do końca. To jest taka moja prośba, szczególnie, że materiał jutrzejszy jest bardzo ważny, dużo się nagadałem, jeszcze będę go domontowywał i jest bardzo mocny. Wiesz co? Jaki będzie główny temat filmu? To nie będzie prasówka. To jest godzinny film o jednej osobie, także... No, jest kurczę, jest dobrze. A dla wspieraków wcześniej dasz? Dzisiaj najprawdopodobniej nawet. Ejka, wszystkim prowadzę, to nie odpiszę każdemu. Prowadź, stary, skupuj się na drodze. Najlepszym stanem człowieka jest trzeźwość i stanem największej wydolności umysłu, największej lotności, wszystkiego. Jest trzeźwość. Nie? Więc w momencie, kiedy ludzie widzą mnie w stanie, znaczy to jest kwestia percepcji wszystko, nie? No, ale zazwyczaj na przykład moja forma tegoroczna jest według mnie życiówką moją, nie? Jeśli chodzi o kognitywne... jakby procesowanie wszystkiego i też pewność jesteś siebie. Bardzo elokwentną osobą, Krzysztofie. Jest. Bardzo elokwentny. Zasób słów jest nie... Tutaj kognitywne i ludzie... co? Zmiernie, no... Większe niż w Hate Parku, na pewno. No właśnie, no. Dzisiaj jest nie twój... Nie, no w sensie tak... Dzisiaj jest twój Hate Park, nie? To delikatnie, próbujesz, to mi się podoba. Ale nie, tak ogólnie, no to progres twój, moim zdaniem. No, do tamtego programu. Serduszka dla Violi, moi drodzy. Napisała, że się myje. Zajebiście. A nie czujesz, że...
bo jakby ty, wiem, że na odcinkach też to mówiłeś, że to no, są jakby, okay. Tu stawiam ścianę, to jest jakby prywatna moja sprawa, no, jakie środki no. biorę i w ogóle. Tylko, że jakby ty na tych swoich filmach wpuszczasz trochę widzów do tego swojego świata, nagrywasz vlogi, opowiadasz o duchowości. Cieszę się, że wracasz do żywych. O swoich emocjach, tak. Masz rozkminy, wiesz, płaczesz do tej kamery, więc ty ich wpuszczasz tak ogólnie bardzo głęboko do siebie. Tak samo z Kasią, żeście ich wpuścili no, do swojego związku, nagrywaliście ten film o rozstaniu, to było takie mega intymne już w pewnym momencie pewnie, nie? Więc teraz jest taki sposób słownictwa, że znając parę słów to szlachta. Tak, no, wystarczy, wiesz, kilka słów więcej, które nie padają w przestrzeni internetowej i już brzmisz inteligentnie. I już twój, już, Jezus, stary, ale masz zasób słownictwa, nie? On powiedział, co kognitywne powiedział. Kurczę, powiedział kilka słów, ale to ja oglądałem, ja też zwróciłem na to uwagę, ale on powiedział tak może z 7 słów, których normalnie we Freak Fightach nie słyszymy i to już i to na, i się wybija strasznie. I to już się strasznie wybija na tle innych konferencji, innych face-to-face'ów. Teraz oni, jeżeli oni czują się wpuszczeni gdzieś do jakiejś strefy no, bardzo prywatnej, i wierzą, że jesteś taki jak na tych filmach, a potem dostają obrazek, że to jest kurwa totalnie nie to, że ten ziomek jest zupełnie innym typem, no to oni się wiesz, mogą czuć stawianie ściany. Tak, ale to ten, jest okej. Okay. Ale to ten obrazek to było kłamstwo, nie? Który budowałeś. Nie, czy ten obrazek, to... który te dziewczyny zbudowały, był kłamstwem, nie? Wiadomo, że dobre ale tutaj też, żeby odbić od razu jako... Skończyć, dobrze. Dobre kłamstwo. Nie ma 60 C-wordów PDF i ludzie się zgubili. Tak, ludzie, wiesz, ludzie oszaleli. To jest zbudowane... Nagle wiesz, jakieś swędzenie mózgu, ponieważ szare komórki się obudziły. A jakimś tam ziarenku prawdy, nie? Ale jakie to jest ziarenko prawdy, nie będę się z tego... No tak, ale teraz jest mowa o stricte o dziewczynach i o tym, co zrobiła Daria i Kasia, tak. Rozumiem, że do tego się odnosisz. No, nie tak. Ale jednak, mnie twoja postać... Bardzo interesuje już od początku jakby kariery, więc byłem też świadkiem na żywo. Nawet się zdarzyło trochę mnie pocisnąć jeszcze przy tym. Nie widzę tego, że bestia Stokie wygląda jak uczeń Shaolin. Tak, ogólnie Gonciarz tutaj szczególnie wygląda jak... poczekaj, Shaolin... Shaolin... Pojedynek mistrzów. O! Tak o, Omi. Shaolin, pojedynek mistrzów! O, mi tak wygląda, nie? Tak, o. Gonciarz to Omi. Wcześniej, nie? No, leciutko tak. W każdym razie chodzi mi tutaj, że chyba Gimperowi też chodziło właśnie o program na żywo Hate Park, gdzie wiele twoich kierunków myślowych wytknął ci Krzysztof Stanowski i zamiast odpowiedzieć stanowczo, tak jak szedłeś zawsze ze swoją narracją, no to jednak... Proszę mi tu o mnie nie obrażać. No ja wam powiem, że to jest też bajka mojego dzieciństwa, późniejszego dzieciństwa, aczkolwiek to późniejsze dzieciństwo, to właśnie jak chodziłem do mojego kumpla, który miał Cartoon Network, to bajki, które oglądaliśmy, to właśnie był Shaolin, pojedynek mistrzów, to był Acht and Andy, to był z tych późniejszych, to był Samurai Jack. To są trzy takie chyba, które tak najczęściej dla niuchowo leciało. Byłeś bardzo taki niepewny albo konformistyczny. Tak, ale to jest, wiecie... Dzieciństwo. Ludwiczek to wczesne dzieciństwo, bardzo, bardzo wczesne. Tak właśnie mówiąc o tym Gumball to później. Młodzi Tytani też lecieli wtedy jeszcze właśnie na... Edet i Edi, ale to już starsze, to już jeszcze wcześniejsze dzieciństwo. Szczerze, to była moja najgorsza... Spider-Man też wcześniejsze dzieciństwo. To chyba forma w życiu w ogóle. Pierwsza połowa 2021 roku, nie? Możemy powiedzieć, że okej, to nie powinienem po prostu tam iść, nie powinienem tego zrobić. Ja nie lubię patrzeć na przeszłość, nazywając rzeczy błędami, bo to była cenna lekcja. Jaki kram też leciał później, to prawda. Po prostu, nie? Cenna lekcja, jak bardzo możesz się po prostu wpieprzyć w sytuację, w której nie powinieneś się znajdować i ten... mi się tam mózg wyłączył, nie? Bo po prostu nie zniosłem tej presji wtedy i... no ja wolałem powiedzieć za dużo niż za mało, nie? Co też może być cenną lekcją dla wielu ludzi. Jak się nazywa? Za dużo niż za mało. To akurat dziwnie. Bo to już pamiętam, ale to oj, bardzo, bardzo dawno. Skąd jesteś? Wojtek z Warszawy. Cześć. Pytanko mam tutaj głównie do Krzysia. I tak chciałem zapytać, na ile uważasz, że ta dzisiejsza kariera Kasi, na ile ona może być, na ile Kasia wybiła się na jego plecach? O. Według niego. Bardzo.
No sorry, nie? Nazwijmy rzeczy po imieniu. Ja przez 10 lat, czy ileś tam się znamy, trzymałem język za zębami, bo po prostu chciałem to szanować. Niech ona po prostu sobie robi swoje. Nigdy nie brałem za to kredytu, ale koniec końców bardzo dużo mi zawdzięcza i nigdy w żaden sposób nie przyznała tego. Dobrze, na niego kredyt przed sobą. To też chciałbym trochę dokończyć pytanie, no bo też patrząc na to, że Krzysiu to osoba, że tak powiem, no dinozaur polskiego YouTube'a, ale chyba też jedna z pierwszych takich osób, która zaczęła zarabiać duże pieniądze na YouTubie i agencja Tofu Media, wszystkie inne takie rzeczy, to skoro jako facet z kasą, który ma dostęp do prawników, czemu nie rozwiążesz tej sytuacji, że tak powiem, sprawnie i płynnie, nie? No bo sprawnie i prawnie. W sumie Tofu Media to ty, więc no... No, rozwiązuje, no ale te rozwiązania prawne nie są sprawne i płynne. No niestety. Szczerze, to Gimper chyba najlepiej tutaj mógłby się wypowiedzieć, ponieważ jego sprawa z Atorem trwała 7 albo 8 lat. Ator go pozwał za filmy i za różne słowa, natomiast ta sprawa ciągnęła się 7 albo 8 lat. Czajcie. 7 albo 8 lat ciągań po sądach, spotkań, przeglądania tych wszystkich materiałów, sekunda po sekundzie, 7 albo 8 lat i koniec końców został uniewinniony. Także tak właśnie wyglądają te sprawy internetowe w sądach. A nie uważasz, że powinny być, skoro to robi wam smród i tobie głównie? Bo podejrzewam, że... No nie, ale rozwiązania prawne są stosowane, tylko po prostu no to no jednak tempo komentarzy i robienia filmików na YouTubie jest jakoś tysiąckrotnie szybsze niż tempo... Polskie sądy. Czy japońskie, no w tym przypadku. Czy podsumowałbyś... Graham, czołówkę mogę zaśpiewać z zamkniętymi oczami, jak ktoś mnie wybudzi ze snu. Króla Szamanów, ja mam identycznie. To w ten sposób, że straciłeś miliony. To już ładnie wyglądasz. Vito, bardzo dziękuję, doceniam. Na współpracy z Kasią? Nie, to... Nie wkładaj mi w usta takich słów. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się. Dzięki wielkie. Spójrz. I tak właśnie wyglądają telefony, jesteś już po pierwszym telefonie. Myślę, że to nie będzie twoja jedyna walka w fejmie, ponieważ nawet widziałem tutaj komentarze, że wielu ludzi napisało, że prawdopodobnie przyjmiesz się jako postać frikowa, że? Powinni go dać z Nathanem Marconiem albo z Robertem Pasutem, ale Robert Pasut tak mówił o nim raczej pozytywnie, więc z Nathanem Marconiem. Ten ma Nathan Marcon ogólnie każdemu. Niech będzie kiedyś fejm taki na przykład, że każda walka to ktoś versus Marcel. Mariusz Chojnacki. Bardzo, bardzo dziękuję za wspieranie. Doceniam. Masz gadane. Po prostu. Nie wiem, czy będę chciał, nie? Zobaczmy. Wam będzie zależeć. Czyli po tym, co tutaj się wydarza, to wam będzie zależeć, nie mi. No dobrze. Ale czekaj, coś miałem... wyleciałem. Ale to jest w ogóle... ja nie chcę powiedzieć, że mokry sen. Natomiast to jest... Zabawny obrazek, ponieważ mamy gąciarza, który, nie chcę powiedzieć od którego roku nagrywa. Natomiast mamy IDLT'ego na środku, czyli Boxdela. Z prawej mamy Gimpera, który robi przeglądy hajsowników. Z lewej strony mamy gąciarza i wszyscy to są dinozaury polskiego YouTube'a, nie? Autentycznie, dinozaury polskiego YouTube'a, które widział jak ten YouTube powstawał, jak ten YouTube wyglądał na początku. I widział jego wszystkie etapy, podobnie jak ja, bo ja polskiego YouTube'a, swój kanał mam od 2012 roku, we wrześniu będzie 12 lat jak nagrywam, natomiast przed tym jak zacząłem nagrywać, no to jeszcze tego YouTube'a polskiego obserwowałem, więc ciekawa, fajna sprawa wam powiem. I teraz zadam ci pytanie. Bardzo się cieszę, że widziałem, jak to wszystko powstaje. Krzysztofie, też nawiązując trochę do Roberta, czy uważasz, że przemiana Gimpera jest prawdziwa, czy po prostu uznał, że mu się to opłaca? Ta przemiana jesteście? Co w co? No, ale w ogóle zabawne jest to, że Boxer jest mój rocznik. Gimper, czy Gimper jest starszy ode mnie? Gimper, wiek. O, rok starszy. Boxer, wiek. W moim wieku jest. Najstarszy jest gąciarz. Gąciarz. Jak on ma 30 parę? 39 lat. No to ma na 40. No to wam powiem, że wygląda kurczę całkiem nieźle. No kiedyś było u Gimpera. Chodzi na to, że na FM23 będzie walka Ferrariego z Pasutem w MMA. No oglądając tą kłótnię dzisiejszą, wcale nie jestem zdziwiony.
kontent typu Chase.lu i tak dalej. No dzisiaj podejrzewam, że... słowa używać. Na Twitchu oczywiście, nie? Okay. Dlatego Twitchowcy już mają... Sorry Twitch administration. Konserwował to ogórki, ewentualnie konserwowałbym a propos konserw. Czy lubicie konserwy? But, you know, ja się cytuję tutaj. Oni już się zaczynają potrzebować na IG. No i wiesz, no i reszta jest już historią. Ale poczytaj do tobie. Martin, na czole coś masz? Co mam na czole? Kurwa, tu? Co jest, kurwa, co to jest? To nie jest światło? Jestem pierdolnięty? Ty faktycznie, co to jest? Mam takie duże czoło, że nie wiem, z której strony czoła, ty. Dobra, już. Już nie mam? Dosłownie wczoraj powiedzieli, że nie można już używać nie słowa cel. I ja, kurde, no, napisałem 40 żartów. Kropka roka wyrasta, grzyb, pleśń. Żartów w ogintarze i wszystkie do kosza. Dwa dni temu oglądałem 2 godziny Aligawin i po prostu już mój organizm gnije. Teoli, wydaje mi się, że Twitch już chyba też trochę zbasował z tą polityką, tak? W momencie, gdy Kick wszedł na rynek, ale to już są dywagacje, no, o których nie będziemy tutaj mówić. No. W każdym razie, odpowiedz na pytanie. Czekaj, zapomniałem już, jakie było pytanie. Czy według ciebie przemiana Gimpera jest prawdziwa, czy po prostu uznał, że mu się to opłaca, lub, może też dopowiem, lub dojrzał? Jak Gimpera widzę, jaka opcja? Wiecie, jakbyśmy zmienili... Gnić zaczęło delki, no tak. To naklejka po przeglądzie, mechanizm wypolerował, no tak, dostałem przegląd na kolejny rok. Lili pół Polski w blenderze i ulepili z plasteliny jakąś postać, to będzie... Czyli Gimper jest NPC-tem. To Gimper, nie? Taki w sensie, że taki, no, pozlepiany z różnych rzeczy, które są modne, są oczekiwaniami społeczeństwa i tak dalej. I to jest, mówię, taki, to jest taki miecz obosieczny. Spierdalałem z tego, z tonącego statku. Nie wiem, w sensie trochę cię jadę, a trochę to jakby masz wyczucie. Klejka, dobry pacjent. Rzeczy, nie? Ale tak koniec końców, wiesz, no, czy tam czyjeś ciuszki, czyjeś tatuaże, czyjeś włosy, bo miałeś ten... Ja tu mówię, że brodę nawet wygląda, jeszcze, jakbym miał brodę masz, przeklejoną, wiesz, od youtubera. Ja gdzieś to widziałem, tak, nie? I to są łoniaki Wojtka Goli. Są. Są. Wojtek osobiście, jak się widzieliśmy właśnie... Właśnie je poznaję, to... nie? Tak, jak jego trzech chłopaków poznawałem. Właśnie razem tam podgolili troszkę i se poprzykleiłem. Nie, to na przykład nieśmiesznie. Reżyserka zapowiedziała telefon jako bestia ze Śląska, tak więc już wiemy, że dzwoni nie kto inny jak Nathan. Lepiej usiejesz niż gąciarz? Czemu lepiej? Kraken Marcon. O, zajebiście. Witamy na linii. Halo, halo. Na pewno lepiej niż Gimper. Dobra. Też, gąciarz ma też dobrą czaszkę do usienia. Bo niektórzy autentycznie, że czasem jest tak, że usiejesz i jeszcze, kurwa, usiejesz, lipa. A jeszcze usiejesz i nie masz dobrej czaszki, źle wyglądasz łyso, a usiejesz, stary. No to kiepsko to jest trochę, nie? Na początku, że... Ładniejszą masz łysinę, on taki nieforemny jest? Aha. Pierdolny, kurwa, bo wylądowałem z tego samolotu pierdolonego, jak to słuchałem, kurwa, tych dwóch pierdolonych typiarzy. Jeden, kurwa... Ej, ale autentycznie, gąciarz jak wygląda, jak One Punch Man. Autentycznie, patrzcie. Tak serio, nie? Tak już bez żartowania wygląda jak One Punch Man. Przeszczepem na głowie, co wygląda, jakby ołoniaki przykleił. Co śpiewał, kurwa, kilka lat temu o tym, że rucha, kurwa, dziecko swojego kolegi, kurwa, Miszora. Drugi, kurwa, bez maski. Komand zielony, który za kreski, kurwa, kryształu ruch klatki. Co to, kurwa, jest? Dostajecie od federacji, kurwa, duże pieniądze. Saitama nie obrażaj. Z Saitama chyba. Natomiast a propos tego One Punch Mana, to ja muszę obejrzeć jeszcze jeden odcinek, bo ja nigdy nie, jeśli chodzi o anime, zielony jestem kompletnie. Jeśli chodzi o anime, to oglądałem tylko Dragon Balla i Pokémony. Aczkolwiek takiego anime już tak bardziej wiedzieć, że coś jest anime i to obejrzeć, to nigdy. Ale trzeba o tym One Punch Manie, że ciekawie by było. Szczególnie, że jestem łysy, to zobaczymy. Zrobić jakąś kontrowersję, sprzedaż, a siedzicie na dupka i baku kordyli, że cię sobie kupowały nawzajem. To jest dla mnie totalnie... No tak, ale tutaj mocno powiedziane, ale trochę racji. Żeby coś osiągnąć w życiu, to jest... Sanderka, witam serdecznie, dziękuję. I potrzebne są pieniądze. Saitama się szanuje tako. Siemka, nie wiem, co to jest. Ja w anime za głęboko zawędrowałem, rozumiem. Sanderka, siemka, witam serdecznie. To, co mówi Nathan, jest mocne, aczkolwiek trochę w tym prawdy jest. To znaczy, jest face to face, a oni się propsują. Coś tam czasem gąciarz powie mocniejszego, a Gimber tylko przytakuje i mówi, no tak, mam łuniaki na ryju. No tak, lubię dupala, nie? No tak, masz rację, zniszcz mnie i opluj jeszcze, nie? No tak, wszystko, co mówisz, to prawda. I tak,
to pomyślenia, jak może być tak. Ma na imię Saitama? Okej. Okay. Nie dla psa, kurwa! Saitama Shisho. Denerwuje mnie nierówność tej liczby. Nierówność tej liczby? No to teraz jest bardzo równo. Żeby coś osiągnąć w życiu, to jest potrzebne wykształcenie i potrzebne są pieniądze. Lecę spać. Trzymajcie się wszyscy. Trzymaj się, Mati. Miłego wieczoru. Ice Civilization. Bardzo, bardzo dziękuję za obecność, za donate, za dobre słowa. Bardzo, bardzo dziękuję. Tą bezczelną kubą jakby. Kurde, ja słyszałem... Ja słyszałem, bo ja w ogóle nie znam waszego uniwersum, no, nie? I właśnie ktoś mi powiedział, że Nathan Marston, miej na niego oko, on jest relatywnie inteligentny w porównaniu do innych. Ja jestem kurwa najmądrzejszy, bo może powiedzieć na Wiesz jak ty, Nathan, ja wiem, bo ty wyglądasz jak mój wierny fan, który ma po prostu bardzo ciężki czas w życiu. Kurwa masz. Jakbym kurwa był twoim fanem, to bym skończył kurwa pod... No, więc wracając do tego, co powiedziałem. Masz. Poczęstuj się. Nie dla psa, kurwa! Noż, kurwa. O, to idealnie ten. A nie, teraz będzie chyba zaktualizowane? Zaraz zobaczymy, czy się zaktualizuje. No, jest. Bardzo, bardzo dziękuję za kolejnego donate'a. Natomiast, to, co przed chwilą powiedziałem, że tak jak zawsze Nathan dzwoni i się odpala i ludzie mu odpowiadają, to wtedy Nathan ma pole do popisu. I faktycznie jest mocno, jest kłótnia. W jakiś sposób może Nathan się popisać. W jakiś sposób Nathan 300% ładnie wyglądało. W jakiś sposób Nathan może poprowadzić tę rozmowę. I on być tutaj, wiesz, on być osobą atakującą, osobą, która faktycznie będzie podtrzymywała tę rozmowę. A tutaj było tak, że Gimper się w sumie śmiał z tego, co Nathan mówi. A Gonciarz był osobą, która tak spokojnie mu tylko odpowiada i się kompletnie nie wkurza. I w pewnym momencie Nathan miał słuchać było po nim, że troszkę nie wie, co robić teraz. Ludzie, których nie powinni kurwa puszczać w internecie. Dla mnie to jest pomyślone, że normalnego chłopaka Denisa Załęckiego kurwa nie chcą kurwa puszczać, bo uważają go za patologię. Nie kurwa jakiegoś labrygata, a dają kurwa dwóch degeneratów społecznych, którzy nagle magicznie się kurwa zmienili. To dla mnie totalnie popiera. On jest dobry, bo on tak mówi bez filtra po prostu rzeczy, które mu przychodzą do głowy, nie? I tak leci po prostu i tego się fajnie słucha. Tego się fajnie słucha, ale wiesz, ale bo ty jesteś generatorem randomowych słów po prostu, nie? Jak ty mówisz. Tak, jesteś generatorem kryształu, jak dziki do ciebie przychodzą, kurwa, modelki. Dla mnie to dobry jest, kurwa, no? Nie do pomyślenia, że w ogóle dla mnie to jest śmieszne. Ja, nie czujecie się, jakbyście kurwa walczyli z odbiciem lustrzanym, kurwa, jeśli przed sobą, nie czujecie się, jakbyście patrzyli kurwa w lustro, temu kurwa ruchom szeję, temu kurwa też ruchom kurwa dziewczynek. I to się nie spodobało Gimperowi bardzo, nie? Kurwa w lustro, temu kurwa ruchom szeję, temu kurwa... Tutaj ten moment, że widać, że go w jakiś sposób zabolało go, natomiast szczerze, niezależnie od tego, jaką oni mają relację, czy ona ma OnlyFansa, czy z Gimperem mają otwarty związek, czy mieli otwarte, a teraz już nie, to tak czy siak wyzywanie dziewczyny, wyzywanie rodziny, nie. Tutaj chcesz pojechać po Gimperze, skup się na nim, jedź po nim, ale nie wciągaj w to dziewczyny. Nawet jeśli jest popularna, nawet jeśli jest osobą publiczną, to bez sensu. Nathan to zrobił, więc można, ale naprawdę nie trzeba. Można się powstrzymać. Ty gądziasz pieniędzy Nimo? No nie wiem, no teraz wiesz, teraz się kłóci z Kaśką Mecińskiej, więc może potrzeba naprawników, no. Albo tak bardzo chce zawalczyć, no cholera wie. Mateusz, nie można, trzeba, a... Kurwa dziewczynę Kasię jakiś... Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Czarny jakiś kurwa murzyn, kurwa Kaśkę rucha, nie czujecie się naprawdę jakbyście walczyli ze swoim cieniem? Dla mnie to będzie kurwa remis. Już jesteście kurwa na przegranej pozycji, ale no kurwa jest to totalnie do pomyślenia. Jak można tak nisko upaść jak wy, w hierarchii kurwa? I po tym, jakby dobrze wiesz, że nasz kontakt prywatnie, no można. Zmala. Nie ma tak, że dobrze albo że nie dobrze. Bardzo, bardzo mocno. Dobra, to po pierwsze bita pało. Powiem ci tak, że totalnie przeinaczyłeś wszystko, bo to, że kurwa wy
teraz gracie taki kuriomiły, fajny, dobry. Można, nie można, można, można. Widać, nie widać, widać, nie widać, widać, trochę widać, trochę widać. I tutaj robimy to, tamto. A kilka lat temu mówiłem, że zgwałcę synka mojego kolegi, kurwa, od Ropa Alona, kurwa, 2K. A to nie ma nic wspólnego z tą historią, co teraz jakby opowiedziałem. Ale fajnie, że ludzie się dowiedzą, że... Że, jakby kurwa, tak wiedzą, cztery razy o tym mówiłem. Okej. Okay. Gimper gadał o zbawcie dziecka! I to jest normalne? I ma walkę na narodowym matynie. No wypierdalaj. Coś jeszcze? O Gimperku, tak? Źle się to wszystko zestarzeje, Gimper. Mi się wydaje, że się nie zestarzeje. To znaczy, Gimper już nie będzie miał żadnych konsekwencji i jego walka normalnie odbędzie się na narodowym. Tutaj nie będzie żadnych zaskoczeń. Perku, kochany. Ale wracając do tematu, coś jeszcze. To, że co to powiedział? Ja. Ale ja, czyli kto? Krzysztof Gonciarz. Dobra, Natan, do brzegu. W sensie to odpowiedz na to, co powiedziałem argumentacyjnie. Okay, to odpowiadam. Idziesz do Gimpera? Przeinaczyłeś wszystko, bo po pierwsze to, że powiedziałem, ktoś powiedział ty, a ty bierzesz sterydy, a ja powiedziałem, a trener mi dał coś, ale nie wiem, co to było. I kurwa się zacząłem śmiać. To ty to potraktowałeś... Nie zacząłeś się śmiać. Nie, na to nie zacząłeś się śmiać. A widziałeś się śmiać. Widziałeś wyrywek czy całe, kurwa? Widziałem cały wywiad. Oglądaliśmy z trenerem Węgrowskim. Z trenerem Węgrowskim oglądaliśmy cały wywiad i w trybie pilnym cię poinformował, że kończy współpracę za... Ale nie głupot na jego temat. Nie, to ja skończyłem z nim. I kazał oddać spodenki, których nie oddałeś. Ja skończyłem z nim współpracę. A nie oddam mu tych spodenek. Nie oddam mu nigdy tych spodenek. Dole, na te spodenki, bo są obstrane. Dobrze, natomiast też, no, jak możesz się też domyślić, jeżeli słyszysz siebie i sposób, w jaki się wysławiasz, no to nie dziw się, że no nie chcę jakoś giga mocno się z tobą trzymać. No. Że normalne chłopaki się ze mną nie trzymają. Normalne chłopaki. Który daje ruchać swoją, kurwa, kobietę innym. Ja pierdolę. No rozumiem, no. Kurde, no Natan, jesteś bardzo niespokojną osobą. Dużo gniewu w tobie jest. Dobra, mam jeszcze pytanie do Tomeczka. Jedno. No. No takie jedno luźne pytanko, okej? Okay? Luźne pytanko, żebyś się nie stresował. Czy jak tu mają szeję, to podwalasz sobie, czy tylko patrzysz? Wiesz co, uczestniczę i skaczę jej na kutasie. Okej. Okay. Może być? Dla ciebie. Może być. Może być. Dla ciebie. Szacun dla ciebie. Dziękuję, Natanie. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć z tego mefedroniarza jeszcze pierwszego, bo on się sam kurwa zbaził. Dostał nadzieję kurwa na kliki, że zrobić jakiś show, a przyszedł kurwa naćpany w cztery dupy. Już nawet, a dobra, chuj powiem, pierdolę. Nawet Fabiański do mnie kurwa dzwonił i mówił kurwa o tobie, że sorry, o tym kończysz już jakiś odkryjony. On kurwa naćpany w cztery dupy. On nie wiem, w ogóle jest, jak promował mój film, ale nikomu nie mów. I słuchaj, będę mówić. Pierdolę was, kurwa. Cikuny zielone. Do usłyszenia, nara. Kurde, zajebisty. Fajny gość. Kocham go. Lubiłem. Nie, no ja kocham Natana. Lubiłem. Tego w sensie, oto mieliśmy w chuj spinę faktycznie o tego trenera i oto to. To tam było grubo, ale ogólnie kurwa tak kocham go, nie? W sensie nudny byłby fame bez niego. Ja nie wiem, kto to jest. Krzysztof Gonciarz kontra Tomasz Gimper Działowy. To właśnie ta walka odbędzie się 31 sierpnia na PGE Narodowym. Dwóch dinozaurów internetu. Warunki fizyczne dosyć podobne. Debiut Krzysztofa Gonciarza. Tomek Face. Ja to jeszcze nie umiem, nie? Jeszcze wszystko przed tobą. No, do zdjęć zawsze trochę niżej. Żeby nie trzymać się tu. Okej, okay, tak. Żeby była widoczna. I pięści możesz tak dokręcić nadgarstki zawsze. Mhm. I profesjonalnie zawsze są tu i tacy, wiesz. Gdzie mamy nadgarstki? A, tutaj jest kamera.